Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium, bądź 250 zł w sklepie premium. Link do giveawaya w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku wynik na miarę 10 poziomów i to zdecydowanie bezapelacyjnie. Ja jeszcze nie oglądałem tej powtórki, także pierwszy raz oglądam ją z Wami. Bohater Top Wing w czołgu Defender, także to chyba jest najlepsza recepta na taki wynik, a mianowicie wziąć Defendera i żeby bitwa się dobrze ułożyła. Pierwsze zaskoczenie, nasz bohater jedzie na linię 1, 2, 3, mimo depresji 5 stopni, zakłada, że tam pogra. Jestem ciekaw, jak to się ułoży. Jeśli chodzi o rejestr drużyny, to jeszcze T-71DA jedzie w tą stronę, Kreiselka T-28, Emil ustawia się z tyłu, oczywiście Szturm Emil i KV-90, a reszta wybiera miasto. Tam już Centurion 5-1 dość odważnie do przodu. Być może w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ nie będzie tutaj miał lepszego przeciwnika od siebie, ponieważ nie ma żadnych czołgów, które miałyby rewelacyjną depresję. W tym momencie pierwszy nietrafiony strzał, także czekamy na przeładowanie i zobaczymy, co będzie działo się dalej. Mamy tutaj Leo, on ma zdaje się 8 stopni depresji, także on jest w stanie coś powalczyć, ale oczywiście ma bardzo słabą wieżę. No jak na ten wynik, te dwa pierwsze strzały dość pechowe, to sobie trzeba szczerze i odważnie powiedzieć. No ale spokojnie, czekajmy, wycofuję się z tego, co powiedziałem, że nie będzie miał tutaj przeciwników. Przyjechał T-29, on ma bardzo twardą wieżę i bardzo dobrą depresję działa, także on jest w stanie tutaj sporo namieszać, nawet przeciwko Defenderowi, ponieważ prędzej on się wychyli przy odpowiednim ustawieniu, spenetruje dolną płytę Defendera, niż Defender przebije go w wieżę, dokładnie wycelowane w ocho, także nasz bohater wyciągnął wnioski z tych pierwszych dwóch strzałów, postanowił więcej nie pudłować i na razie mamy 773 zadanych obrażeń, 1025 zatrzymanych na pancerzu i teraz prawdopodobnie będzie próba wbicia się w garnek, bardzo niepotrzebny strzał, ponieważ to T29 ten garnek wchodzi naprawdę sporadycznie i ja bym myślę, że nawet nie próbował strzelać, bo uznałbym, że nie ma sensu, poczekałbym aż podjedzie bliżej, aż pokaże. Okej, zwracam honor, średnio po dwóch strzałach 500 czy 250 średnio, okej, być może ryzyko się opłaciło, chociaż dla mnie osobiście zdecydowanie za rzadko tam wchodzi, żeby tam w ogóle strzelać, lepiej go wyciągnąć i grać na swoim. W tym momencie 1700 zadanych obrażeń, także nic tak naprawdę nie zapowiada tego, co się ma wydarzyć. Pantera, mam wrażenie, zrezygnowała, ponieważ gra tutaj, myślę, że nic by się nie stało, gdyby jej tutaj tak naprawdę nie było, ponieważ nie jest w stanie dobrego wkładu dla drużyny przeciwnej wnieść. W zasadzie jest teraz jedna jeden strzał, nasz bohater dalej szuka Kreiselka boczkiem, nie wiem co autor miał na myśli, ale idealnie pokazał swój słaby punkt, który bardzo łatwo jest się wbić, nawet przy dużym kącie, także no cóż, błąd, który kosztował go sporo HP, wyjeżdża ocho, tutaj dokładnie wycelować, tak jest, mamy 3000 zadanych obrażeń, wynik 3-3, także bitwa dość wyrównana, tutaj zwróćcie uwagę, że jest 5 przeciwników na jednego Defendera. I w zasadzie z tyłu jest oczywiście jeszcze wsparcie, ale jest go niedużo, także gdyby teraz odważnie przeciwnicy zraszowali, to byłoby tak naprawdę po bitwie. Na razie nie robią tego zbyt, no w zasadzie cofam to, co powiedziałem. Kreiselka puszuje, rozwala Amoraka, także trzeba jak najszybciej naprawić magazyn amunicyjny. Dzięki Bogu nasz Defender ma wsparcie z tyłu T-28, którego nie będzie łatwo przebić. Już kolejny pocisk w Leo. Także Leo na jeden strzał chowa się za Ocho, to jest bardzo dobra decyzja, a raczej Ocho chowa naszego bohatera przed swoimi sojusznikami, co jest bardzo dobrą decyzją. Ocho 522 punktów życia, także musiałoby być fenomenalne losowanie, żeby udało się go zniszczyć. Nasz bohater z racji tego, że zużył magazyn, zestaw naprawczy, musi czekać aż przeładuje 22 sekundy, co gorsze rykoszetuje od Ocho, no cóż, Ocho miewa ten swój kapryśny pancerz, w tym momencie ładuje przycisk złomkowo burzący, Szturm Emil strzela w naszego bohatera zamiast przeciwnika, sytuacja dość patowa, 6-8, w tym momencie tak jest, pełne przebicie, zostaje 128 punktów życia, naprawił magazyn amunicyjny, zniszczone działo, także nic tutaj nie układa się dobrze, 3856 zadanych obrażeń, w tym momencie powinien być dokładnie strzał wykończający w Ocho, nasz bohater załadował na niego dwa pociski
premium. Nie dziwię się, też bym to zrobił, chciałbym mieć tutaj pewność. 7 do 9 z tej całej szarży ułańskich przeciwników zostało tylko T29, który jako jedyny kierował się w miarę rozsądkiem i postanowił nie puszować. W tym momencie, no cóż, powinno wejść, chociaż przy rozbitym dziale nie wiadomo. Jest, tak jest, 426, 4410 zadanych obrażeń, 3260 zatrzymane na pancerzu. Co ciekawe, miasto pada i niszczyciele czołgów z linii JK postanowiły się przestawić na miasto, co jest oczywiście bardzo dobrą decyzją. Po raz kolejny uszkodzone działo, także trzeba czekać jeszcze 28 sekund do zestawu naprawczego i być może zaraz zbliżymy się do granicy 5000 danych obrażeń. Po raz kolejny T29 strzela, tutaj pokazuje kadłub, w tym momencie powinien być dokładnie oddany strzał. Mimo fenomenalnej gry naszego bohatera, 4734 zadanych obrażeń, mamy wynik 8 do 11, coś co w WoCie ostatnio zdarza się zdecydowanie za często, że nawet jeśli ty, ja bądź kolega gra dobrze, to i tak całość wychodzi bardzo słabo. Udało się naprawić działo, także będzie szansa na przekroczenie 5000 obrażeń. Oczywiście dobrze by było, to byłaby dobra informacja, gdyby się to udało przekroczyć. Jedzie do przodu, tak jest. 8 do 12, także tutaj niewiele się zmieniło. 2, 4, 6, 7 czołgów przeciwnika na 3. To oczywiście jest przy pomyślnych wiatrach i przede wszystkim rozsądnej grze do zrobienia. 782 zostało jeszcze punktów życia. Nasz bohater na razie 2 zniszczone czołgi, ale myślę, że wynik obrażeń rekompensuje. No cóż, powiedziałem przy mądrej grze. Mam wrażenie, że w tej bitwie nie grozi to ani naszemu bohaterowi, ani T28, ponieważ on też tutaj bardzo łatwo traci punkty życia. Mamy AT-15, mamy TS-5, mamy Chrysler AK, także dość sporo zagrożeń i mamy większy dystans, co dla Defendera nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ musi wycelować, jeśli chodzi o celowanie w weak spoty, to przy tym rozrzucie działa może być naprawdę różnie. 9 do 13 jest Chrysler AK, mamy przekroczoną granicę 5000 obrażeń, tutaj bardzo ostry szturm przeciwników, nie decyduje się nasz bohater na oddanie strzału, niepewnego strzału w TS-5. Mamy 5675 zadanych obrażeń, jedzie tam jeszcze jak panter, no cóż. Mogę chyba odważnie powiedzieć, że tak naprawdę czarno to widzę, jest oddany strzał. Co ciekawe, zostają 2 pociski zwykłe, 6 pocisków premium, 2 pociski odłamkowo-burzące, także teraz może brakować tych pocisków, które zostały wystrzelone w niepewne T29. Jest strzał w TS-5, niestety nie udało się przebić. 6442 obrażeń, także jest całkiem sporo. Czeka, być może pokaże się Chrysler, chociaż Chrysler wygląda na to, że zrezygnował. Właśnie, być może pocisk premium, dokładnie, będzie tutaj rozwiązaniem. 314 zadanych obrażeń, trzeci zniszczony czołg, 6656 zadanych obrażeń. Leo, Tiger 1, Chrysler K, Jak Panzer, Ester VS1, także jest czym walczyć. Co ciekawe, tutaj Leo wjechał na bazę i on był zupełnie niepodświetlony. Nasz bohater gra za górką. Przede wszystkim martwi się o tego Chryslera K i Jak Panzera 2, co jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ to one stanowią największe zagrożenie. Na razie nic się nie dzieje. Leo próbuje podpuścić. Dokładnie w tym momencie kosztuje go to życie. T28 zaczął bardzo rozsądnie grać, ponieważ wyglądało na to, że bardzo szybko zostanie odprawiony do garażu. Tak się nie stało. 7000 zadanych obrażeń, także jest coraz lepiej. Celuje w Tigera, szuka przestrzału. Tiger za wrakiem. W tym momencie dokładnie pewne obrażenia. Zostają 4 pociski zwykłe i 2 pociski odłamkowo burzące. Chrysler K 224 punktów życia, on tutaj postanowił się nie wychylać. Nasz bohater właśnie musi wycofać i oby ten STRV nie dał rady przebić go jeszcze raz, co jest oczywiście możliwe. W tym momencie zostaje sam na 4. Sam zniszczył 4 czołgi, zadał 7486 obrażeń i ma zamiar zagrać bardzo defensywnie, co jest oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem w tym przypadku, bo to jest jedyna szansa, żeby może nie wygrać walkę, bitwę, ale żeby cokolwiek jeszcze ugrać. 7486, no cóż, takie wyniki cieszą nawet na dziesiątkach, a jeszcze troszkę tego będzie, także spokojnie zaczekajmy. Tutaj delikatna stagnacja, tu oczywiście przeciwnicy boją się już puszować, ponieważ jechali tutaj w 7, zostali wystrzelani do nogi. Chrysler K na obrysku, Jak Panther na ogrysku, Tiger 1 na ogrysku i Ester VS1 albo pełny, albo w granicach pełnych obrażeń. Delikatnie
delikatnie rzecz ujmując, laguje. W tym momencie tak jest, STRV prawie pewny, prawdopodobnie otrzyma teraz trafienie, dokładnie tak. Będzie potrzeba jeszcze dwóch strzałów, żeby STRVS1 odprawić do garażu. Dwa czołgi zdobywają bazę, mamy 7902 obrażeń, także jeszcze granica, magiczna granica 8000 nie została przekroczona. Trzeba coś zrobić, mamy tutaj Chryslera, być może się nie przebije. Tak jest, Chrysler zniszczony, mamy 8126 obrażeń. Niestety tutaj jak pancer wbija się drugi raz, zostają już tylko 3 czołgi. I w zasadzie wiadomo, gdzie wszystkie są. Leci pocisk premium, nie trafia pocisk premium. No cóż, zdziwienia, bądźmy szczerzy, nie było końca. Tego się nie spodziewałem, że ten pocisk może nie dosięgnąć celu. Niemniej, nie więcej, 6126 zadanych obrażeń. Czekamy oczywiście na więcej. Zobaczymy, co nasz bohater zrobi. Jest strzał w STRV-a, on złapany na gąsienicę, używa zestawu naprawczego. No i niestety... niewiele brakło, nie udało się wyciągnąć, ale ze względu na ilość zadanych obrażeń zablokowanych, myślę, że ta bitwa jest warta obejrzenia pokazania. Zapraszam do tabeli wyników. Tak jak powiedziałem, niestety porażka, ale oczywiście nie mogło braknąć asa pancernego, brutara, pojedynkowicza, wojownika i ognia skutecznego. Do tego opanowany obrońca i duży kaliber. Oddał 28 strzałów, 25 celu, 21 z penetracją, co dało sumę obrażeń 8551 i to jest wynik niespotykany na ósemkach, chociaż takie anomalie zdarzają się coraz częściej. Otrzymał 36 trafień, 5 z penetracją, 28 rykoszet, zablokował 6600 uszkodzeń, uszkodził 10 pojazdów, odesłał do garażu 5. Cała bitwa trwała 10,5 minuty, zarobił 146262 na czysto, także przy takim wyniku, czy to dużo, czy mało, ostateczną ocenę pozostawiam Wam. Zobaczmy, jak wyglądał na tle drużyny. No tutaj zobaczcie, 8551, dalej 1600, 1300, 1200, 1200 i 10 kolejnych czołgów poniżej 1000. Tutaj ten rozkład był dość troszkę równiejszy, chociaż i tak 3 czołgi zrobiły gro roboty. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14, 20 do 22. Zapraszam również w niedzielę od 18 do 22. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji. Jeszcze raz zapraszam do giveawaya. Link do giveawaya w opisie. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Ban.